Rebooty, prequele, sequele, spin-offy. Istnieją od wielu lat, a pierwsze serie w kinie pojawiły się jeszcze przed przewrotem dźwiękowym. Powtarzalność jest jedną z głównych zasad produkcji hollywoodzkich. Na ten rok zaplanowanych jest około 20 premier filmów, które nie są oparte na w pełni oryginalnych pomysłach. Jak sądzicie, to dobrze czy źle? Czy można mówić o tym, że tego typu zabiegi zabijają kreatywność w Hollywood? Hollywood nie ma pomysłów, krzyczy coraz więcej kinomanów. Filmom brakuje oryginalności, dorzucają kolejni. Ile razy można wskrzeszać historię o Batmanie czy Supermanie, po co robić nową wersję Pogromców Duchów albo Spidermana? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zacytuję tutaj słynnego filmoznawcę, pana Jędrzeja z programu Na Ekranach, bo kinematografia to biznes. Dorzucę jeszcze słowa profesora Wiesława Godzica. Hollywood jest oryginalne, ale jest to zupełnie inny rodzaj kreatywności niż w przypadku kina artystycznego. I śpieszę tłumaczyć, co to znaczy. Produkcje hollywoodzkie są drogie. Bardzo drogie. Wielkie studia, takie jak Warner Bros., Disney czy Universal, przez lata nauczyły się, jak zmniejszać ryzyko finansowej porażki. I tutaj właśnie należy upatrywać kreatywności Hollywood. Studia słuchają, analizują, a następnie podejmują decyzje na pograniczu sztuki i marketingu. Dlatego można powiedzieć, że twórcy kina mainstreamowego muszą wykazywać się pomysłowością. Ich działalność nie ogranicza się jednak do innowacyjności reżyserskiej czy scenopisarskiej. Spoczywa na nich inne zadanie – tworzenie produktów, które nie przyniosą strat. Dr Marcin Adamczak wymienia kilka strategii mających na celu zminimalizowanie ryzyka i maksymalizację zysku. Wśród nich są wymienione takie zjawiska jak opanowanie sektorów dystrybucji i wyświetlenia, bo to od dystrybucji zależy prawie wszystko, strategia nalotu dywanowego polegająca na poprzedzeniu premiery intensywną kampanią reklamową, a następnie wprowadzenia filmu na ekrany możliwie największej liczby kin, wykorzystanie różnych kanałów dystrybucji oraz merchandising i szum wokół gwiazd filmu. Remember, I'm a celebrity. Skandal, nowa dziewczyna, podejrzenie ciąży lub odkrycie w sobie e-komisji. Oprócz nich Adamczak wymienia również działania, które dotyczą w mniejszym stopniu marketingu, a w większym samego dzieła filmowego. Co jest ważne przy planowaniu strategii mającej za zadanie obniżyć ryzyko finansowej inwestycji? Gwiazda oraz treść, która już się sprawdziła. Tutaj przede wszystkim warto zwrócić uwagę na gatunki, które od zawsze królowały w Hollywood. Producenci wykorzystują upodobania widzów do tego, by tworzyć treści podobne, teoretycznie gwarantujące porównywalny sukces co pierwowzór. Jeśli więc publiczność pójdzie na historię o inwazji kosmitów, warto wykorzystać ten moment na wyprodukowanie kolejnych filmów poruszających ten sam wątek. Jeśli powraca moda na westerny, spodziewajcie się westernów, a jeśli młodzież ogląda opowieści o superbohaterach, zresztą sami wiecie. Produkowanie na nowo treści, które już się sprawdziły, wiąże się również z sequelami. Hollywoodzkie studia są w istocie fabrykami, produkującymi filmy zestandaryzowane przy udziale osób mających określone zadania, czyli reżysera, scenarzysty, montażysty itd. Każdy film oparty na oryginalnym pomyśle to kolejny model, a jeśli jakiś model się sprawdził, to czemu nie wypuścić kolejnej jego wersji? Widzowie przy okazji czują się usatysfakcjonowani, bo mogą dłużej obcować z bohaterami, których pokochali, poznać dalsze losy ich przygód. W istocie dostają film, który już dobrze znają, z pewnymi tylko modyfikacjami, a producent może spać spokojnie. Rebooty, czyli filmy, które rozpoczynają nową serię znanej historii, służą zmianie pierwowzoru. Podczas ich powstawania twórcy wykonują tytaniczną pracę, mającą na celu ustalenie, które elementy znanego dzieła należy zmodyfikować. Czy wywrócić fabułę do góry nogami, zostawiając tylko trzon historii? Czy może kluczem do sukcesu są znani aktorzy, którzy nadadzą opowieści nowego znaczenia? Wszystkie te procesy związane z powstawaniem kolejnych części lub kolejnych serii wymagają ogromnej kreatywności od twórców. Gdy jej brakuje, można łatwo zniszczyć film przez priorytety biznesowe. Widzieliśmy to przy okazji Batman v Superman, który za wszelką cenę próbował nie być tylko opowieścią o Supermanie, ale wprowadzeniem do wielu nowych historii. Dla sporej części widzów film ten, wespół z Pogromczyniami Duchów, wskazuje na to, że pomysły w fabryce snów się skończyły. Ale gdyby przyjrzeć się temu dokładniej, problemem nie są serie czy rebooty. Problemem są, jak zawsze, słabe filmy. Może więc Hollywood nie brakuje pomysłów, ale odwagi. Skrępowani dużymi budżetami filmów, twórcy boją się ryzykować, wybierają więc rozwiązania, które przyniosą wymierne zyski, ale niekoniecznie uznanie krytyków i widzów. A dopóki publiczność będzie na takie produkcje się zgadzać, dopóty będą one powstawać.
nikt nie zmienia przecież zasad gry, w którą wygrywa. Oczywiście, ja też bym wolała, żeby w Hollywood było trochę więcej oryginalnych pomysłów, ale jest to może dobry pretekst do tego, żeby zainteresować się trochę bardziej kinem nie mainstreamowym, takim, które może trochę bardziej eksperymentować. Polecam Wam serdecznie poprzedni odcinek Jędrzeja o whitewashingu, czyli o wybielaniu kina w ogóle. Oraz polecam Wam przyszły odcinek Jędrzeja, który ukaże się już w tę sobotę i Jędrzej powie w nim, co on sądzi o oryginalności w Hollywood. Oprócz tego oczywiście suby. Jeśli chcecie więcej nas i więcej tematów około popkulturowych. I zapraszam Was do komentowania. Jak najbardziej. Interesuje mnie bardzo Wasze zdanie, jak zwykle. Ostatnio nie do końca dowiedziałam się, co sądzicie o sytuacji kobiet w Hollywood, więc może chociaż podzielicie się swoim zdaniem na temat oryginalności. Trzymajcie się i pozdrawiam Was bardzo ciepło. Dzięki.